Dawno, dawno temu żył pewien król, który posiadał 12 pięknych córek. Córki te żyły razem w pięknej wielkiej komnacie. Król chronił je z całego serca. Kiedy zapadała noc i nadchodził czas snu, zabraniał im wychodzić z zamku. Ale każdego ranka budziły się z pewnym dziwnym problemem. Buty księżniczek były całkiem zniszczone, tak jakby tańczyły całą noc. Król musiał kupować im nowe buty każdego dnia. Ale następnego ranka buty znów były zniszczone. Jako że król był władcą zamku, musiał dowiedzieć się, o co chodzi. Jak to jest w ogóle możliwe? Jak para butów może się tak zniszczyć jednej nocy? Wasza wysokość, my również nie rozumiemy. W końcu król rzekł: ktokolwiek zgłębi tajemnicę butów moich córek, będzie mógł poślubić jedną wybraną księżniczkę, zostać moim zięciem i przejąć tron, gdy odejdę. Ale ma tylko 3 dni i 3 noce, aby rozwikłać tę tajemnicę. Inaczej spędzi resztę życia w więzieniu. Wielu młodzieńców z dworu oraz innych królestw przybyło, aby pomóc królowi. Dniami bronili drzwi księżniczek, lecz po pewnym czasie nikomu nie udało się dowiedzieć czegokolwiek. A buty dalej były zniszczone nad ranem. W końcu pewien młodzieniec o dobrym sercu również postanowił spróbować. Wybrał się więc do królestwa. Po drodze spotkał miłą staruszkę, która wyglądała na biedną. Moje drogie dziecko, jestem bardzo głodna. Czy byłbyś tak dobry i poczęstował mnie kawałkiem chleba? Młodzieniec podarował starszej pani całe swoje jedzenie, jakie miał w torbie. Była bardzo szczęśliwa, ponieważ poprzedni mężczyzna, który przejeżdżał obok, nic jej nie dał. Starsza kobieta wiedziała, że on różni się od innych mężczyzn, więc w podzięce podarowała mu magiczną pelerynę. Weź tą magiczną pelerynę. Jak ją założysz, staniesz się niewidzialny. Kiedy wybije północ, załóż pelerynę i wejdź do sypialni księżniczek. W ten sposób rozwikłasz zagadkę z butami. Ale bądź czujny. Nie pij nic, co zaoferują księżniczki. Ach, te księżniczki! Młodzieniec wziął pelerynę i udał się do zamku. Kiedy przybył, powiedział, że jest tu po to, aby pomóc rozwikłać zagadkę z butami. Pierwszego dnia, kiedy stał przy drzwiach, najstarsza księżniczka wyszła ze szklanką lemoniady. Musisz być spragniony. Przygotowałyśmy dla ciebie lemoniadę. Proszę, weź. Młodzieniec zapomniał, co mówiła staruszka i wypił ją. Zaraz po tym poczuł się bardzo senny. Zasnął, chrapiąc całą noc w pokoju przygotowanym przez księżniczki. Kiedy nastał ranek, młodzieniec obudził się w panice. Miałem ubrać pelerynę i wejść do pokoju księżniczek. Drugiej nocy znowu stał na straży pod drzwiami do pokoju księżniczek. Tym razem inna księżniczka wyszła ze szklanką soku w ręce. Młodzieniec był tak spragniony, stojąc i czekając na północ, że bez zastanowienia wypił cały sok, który mu zaoferowano. I oczywiście znowu przespał całą noc. Następnego ranka, kiedy się obudził, przypomniał sobie słowa staruszki. Tylko nie pij tego, co zaoferują księżniczki. W tych napojach musi być coś na sen. W tym momencie podszedł do niego król.
Dwa dni minęły, a ty dalej nic nie wiesz o butach mych córek. Jeśli dziś nie rozwiążesz zagadki, spędzisz resztę życia w więzieniu. Król skończył mówić i odszedł. Młodzieniec musiał dzisiaj rozwikłać tą zagadkę. Tej nocy młodzieniec ostatni raz stał pod drzwiami do komnaty księżniczek. Tym razem najmłodsza księżniczka wyszła ze szklanką soku w ręce. Ale młodzieniec był świadomy i wziął szklankę, dziękując księżniczce. Kiedy księżniczka odeszła, wylał sok do donicy obok. Tym razem stał na baczność. Zapadła noc i nagle wybiła północ. Młodzieniec założył magiczną pelerynę i stał się niewidzialny. Powoli otworzył drzwi i nie mógł uwierzyć własnym oczom. Wszystkie księżniczki były ubrane w najładniejsze suknie, miały piękne fryzury i makijaże i oczywiście ubrały swoje nowiutkie buty. Zobaczmy, czy młodzieniec przy drzwiach zasnął. Jedna z księżniczek uchyliła drzwi i spojrzała, a druga księżniczka przyłożyła ucho do ściany. W tym momencie młodzieniec wiedział, że musi udawać chrapanie. Kiedy były pewne, że śpi, najstarsza księżniczka przesunęła swoje łóżko i klasnęła 3 razy. W miejscu łóżka otwarło się tajemnicze przejście. Młody mężczyzna nie mógł w to uwierzyć. Księżniczki po kolei wchodziły do środka. Oczywiście młodzieniec poszedł za nimi. Tajemne przejście prowadziło do wielkich schodów prowadzących w dół. Kiedy schodzili na dół, młodzieniec przydepnął suknię jednej z księżniczek. Oj, ktoś nadepnął mą suknię! Niemożliwe, to pewnie ty! Kiedy skończyły się schody, weszli do lasu. Kiedy szli lasem, mijali wysokie drzewa ze srebrnymi gałęziami. Młodzieniec wziął jedną gałąź i szedł za księżniczkami. Po długiej wyprawie zatrzymali się na brzegu rzeki. Na rzece było 12 łodzi w kształcie łabędzi, w których czekało 12 księciów. Wsiadły na łódki, a młodzieniec wsiadł na ostatnią. Łódź wydaje się być dzisiaj cięższa. Jakby ktoś tu jeszcze był, dziwne. Oj, przestań, wydaje ci się. Kiedy przepłynęli rzekę, ich oczom ukazał się wielki, piękny zamek. Ze środka dochodził dźwięk muzyki. Kiedy spojrzał przez okno, młodzieniec zobaczył mnóstwo tańczących par. Jak tylko weszli do zamku, księżniczki zaczęły tańczyć. W ogóle się nie męczyły i tańczyły cały czas. Oczywiście ich buty zaczęły się niszczyć. Młody mężczyzna nie mógł już wytrzymać z głodu, więc wziął kawałek ciasta ze stołu i zaczął jeść. Najmłodsza księżniczka widziała to. Hej, moje ciasto lata i ktoś niewidzialny chce je zjeść. Skończ z tymi bzdurami. Młodzieniec wziął pokryjomu złoty kielich ze stołu. Księżniczki tańczyły do samego rana. Potem wsiadły na łódki i przepłynęły przez rzekę. Przeszły przez las, weszły po długich schodach i w końcu znalazły się w zamku. Ale ich buty znów były zniszczone. Młodzieniec był bardzo szczęśliwy, że rozwiązał zagadkę zniszczonych butów. Chwilę później król stanął obok niego. Twój czas się skończył. Dowiedziałeś się czegoś o butach? Tak, wasza wysokość, dowiedziałem się. I opowiedział mu o wszystkim. Król z początku mu nie uwierzył, ale potem młodzieniec pokazał srebrną gałąź oraz złoty kubek. Wtedy król wiedział, że mówi prawdę. Król dotrzymał więc słowa i pozwolił poślubić jedną ze swoich córek.
Młody mężczyzna wybrał za żonę najmłodszą księżniczkę. 12 tańczących księżniczek nie było zadowolonych z faktu, że ich tajemnica wyszła na jaw. Ale młodzieniec oraz najmłodsza księżniczka wzięli ślub i żyli długo i szczęśliwie. Dawno, dawno temu w odległej krainie żyło młode małżeństwo. Nie mieli dzieci, ale bardzo chcieli mieć córeczkę. Po krótkim czasie młoda kobieta spodziewała się dziecka. Pewnego dnia, kiedy spoglądała przez okno, zobaczyła w sąsiedztwie piękny ogród z sałatą. Od tamtej pory nie mogła myśleć o niczym innym, tylko o jedzeniu sałaty z tego ogrodu. Umrę, jeśli nie będę mogła zjeść tej sałaty. Kobieta straciła apetyt i znacznie schudła. Aż pewnego dnia jej mąż tak bardzo się o nią martwił, że obiecał jej, że przyniesie jej tę sałatę. Nie martw się, kochanie. Pójdę i przyniosę ci trochę sałaty. Ale wiesz, że to bardzo niebezpieczne. Sąsiedni dom należał do potężnej czarownicy, a ogród był ogrodzony wielkimi murami. Nikt nie odważył się tam wejść. Mąż zebrał w sobie całą swoją siłę i wspiął się na mur. Wszedł do ogrodu i zebrał garść sałaty. Jego żona zjadła sałatę z wielką przyjemnością i poczuła się odrobinę lepiej. Ale niestety garść sałaty nie była dla niej wystarczająca. Następnego dnia jej mąż znów udał się do ogrodu. Ale tym razem wiedźma czekała na niego. Jak śmiesz przechodzić przez mur do mojego ogrodu i zabierać bez pytania moją sałatę? Moja żona jest w ciąży i bardzo pragnie twojej sałaty. Mogłeś mnie zapytać, czy możesz wziąć, wiesz? Wszyscy się ciebie bardzo boimy. Nie sądziłem, że mi pozwolisz. Wybacz mi. Wybaczyć ci? Zostaniesz za to ukarany! Jeśli moja żona nie dostanie twojej sałaty, zachoruje i nie będzie mogła urodzić. Proszę. Może zawrzemy umowę? Możesz wziąć tyle sałaty, ile tylko chcesz. Ale tylko pod jednym warunkiem. Jak tylko dziecko się urodzi, przyjdę do was i oddacie mi je. Ze strachu mężczyzna natychmiast się zgodził. Kilka miesięcy później, gdy dziecko przyszło na świat, wiedźma zjawiła się i zabrała maleństwo. Nazwała dziecko Rozpunka, ponieważ odmiana sałaty, której pragnęła matka dziewczynki, nazywała się Rozpunka. Wiedźma otoczyła dziewczynkę doskonałą opieką. Kiedy Rozpunka skończyła 16 lat, stała się bardzo piękną młodą damą. Wiedźma zamknęła ją w wysokiej wieży pośrodku lasu. Ale ta wieża nie miała żadnych schodów. Było tam tylko jedno malutkie okienko na samej górze. Wiedźma nigdy nie obcinała pięknych blond włosów dziewczynki. Kiedy przychodziła ją odwiedzić, krzyczała do niej z dołu. Rozpunko! Rozpunko! Spójrz twoje złote włosy! Tu twoja mama, kochanie! Rozpunka spuszczała swoje złote włosy na dół przez malutkie okienko i za pomocą włosów Rozpunki wiedźma wspinała się na wieżę. Trwało to przez wiele lat. Pewnego dnia książę przybył do lasu na polowanie i usłyszał piękny głos śpiewający gdzieś w oddali lasu. Cóż za wspaniały głos! Pomyślał i pognał konia ku pięknym dźwiękom.
Gdy dojechał pod wieżę, gdzie mieszkała Roszpunka, rozejrzał się w lewo i w prawo. Ale nigdzie nie widział schodów, ani niczego, po czym mógłby się wspiąć na górę wieży. Oczarowany pięknym głosem książę codziennie przychodził pod wieżę, ale nie potrafił zrozumieć, jak można dostać się na górę. Pewnej nocy, gdy zbliżył się do wieży, zauważył wiedźmę czekającą na dole. Roszpunko! Roszpunko! Spuść twoje złote włosy! Tu twoja mama, kochanie! Roszpunka spuściła swoje złote włosy na dół przez malutkie okienko. I za pomocą włosów Roszpunki wiedźma wspięła się na wieżę. Następnego dnia, tuż po zachodzie słońca, książę udał się pod wieżę. Zmienił swój głos. Roszpunko? Roszpunko? Spuść swoje złote włosy. Tu twoja mama, kochanie. Widząc po raz pierwszy w życiu kogoś innego niż jej matka, Roszpunka była nieco przestraszona. Nie jesteś moją mamą! Dlaczego tu przyszedłeś? Nie masz żadnego powodu, aby się nie bać. Usłyszałem twój śpiew i zakochałem się w twoim głosie. Po prostu chciałem zobaczyć, do kogo należy ten piękny głos. Roszpunce spodobało się to, co powiedział książę i przestała się bać. Przez pewien czas wszystko szło gładko i wiedźma niczego się nie domyślała. Wreszcie pewnego dnia książę zapytał Roszpunkę, czy zostanie jego żoną. Wyjdziesz za mnie? Roszpunka radośnie przyjęła oświadczyny przystojnego księcia. Ale Roszpunka nie miała żadnej możliwości, aby zejść z wieży. Nagle wpadła na świetny pomysł. Książę zaczął przynosić kawałek materiału za każdym razem, kiedy odwiedzał wieżę. Roszpunka związywała te kawałki razem, aby stworzyć linę. Ale pewnego dnia Roszpunka popełniła wielki błąd i przez przypadek coś wymknęło się z jej ust. Mamo, książę wspina się po moich włosach szybciej niż ty. Jaki książę? Jaki książę? Wtedy wiedźma zdała sobie sprawę, że to coś podejrzanego i zaczęła na nią krzyczeć. Jak mogłaś mnie zdradzić? Ja tylko próbowałam cię bronić przed złem tego świata! Nie mogąc powstrzymać swojej wściekłości, wiedźma nagle obcięła piękne złote włosy Roszpunki. I wysłała ją na odległą pustynię. Tej nocy wiedźma została we wieży i czekała na przybycie księcia. Chwilę później usłyszała księcia z dołu. Roszpunko! Roszpunko! Spuść swe złote włosy. To ja, książę. Wiedźma spuściła na dół włosy, które obcięła Roszpunce. Nieświadomy tego, co go czeka książę, zaczął się wspinać. Gdy dotarł na górę, widząc czarownicę zamiast Roszpunki, wiedział, że stało się coś bardzo złego. Kiedy czarownica zaczęła go atakować, książę potknął się i spadł z wieży. Dzięki temu, że spadł na krzaki, udało mu się przeżyć, ale przez ciernie, które wbiły się w jego oczy, stracił wzrok.
Oślepiony książę szedł wzdłuż lasu. Szukał Roszpunki ze łzami w oczach. Żywił się roślinami i dzikimi owocami, które znalazł w lesie. Zaszedł tak daleko, że w końcu dotarł na pustynię, na której żyła Roszpunka. I nagle stało się coś nieoczekiwanego. Usłyszał śpiew i słodki głos. Od razu rozpoznał właścicielkę tego głosu. To głos Roszpunki. Ruszył w kierunku pięknego głosu. W tym samym czasie zaczął wołać. Roszpunko! 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 Roszpunka również rozpoznała głos księcia. Mój książę! Zaczęła biec w jego kierunku. Mój książę! Wreszcie odnaleźli się nawzajem. Ujrzawszy księcia, Roszpunka przytuliła go i uroniła łzy radości. Łzy Roszpunki zmoczyły oczy księcia. I nagle stał się cud i książę otworzył oczy. Zaczął znów widzieć. Widząc to, Roszpunka była niezwykle szczęśliwa. Razem udali się do królestwa księcia, gdzie ludzie powitali ich z wielką radością. I żyli długo i szczęśliwie.